No i Szymanko, Szymanko, Michał z tej strony, dzięki wielkie za 2000 subskrypcji. We got it, we got it. Dzisiaj mamy obiecaną sesję QA. Także przygotowałem tutaj kilka pytań od Was. Kilka jest z YouTube'a, kilka jest z Facebooka. Także lecimy. Pan Jakub Dwukropek S. Jak zaczęła się Twoja przygoda z krypto? Pokrótce już opowiadałem o tym na jednym z materiałów. Generalnie pod koniec. 2016 roku stwierdziłem, że jeśli chodzi o etat, to osiągnąłem tak zwany szklany sufit. To znaczy, że nieważne co mógłbym jeszcze zrobić, moje zarobki już i tak się nie zwiększą. Więc postanowiłem, że trzeba zmienić coś i że trzeba zacząć robić coś więcej. A wiedziałem, że ludzie zarabiają. Pieniądze w internecie, więc postanowiłem spróbować, i to było takie moje postanowienie noworoczne: że od 2017 roku zacznę robić coś więcej, zacznę zarabiać jakieś pieniądze w internecie. No ale, że ja to ja, to nie czekają do końca roku, i po prostu po Bożym Narodzeniu yy, zacząłem szukać, i znalazłem tam taki hype do którego wrzuciłem dwa bitcoiny po cenie 1000 dolarów. Oczywiście, jak możecie zgadnąć, nie za dużo na tym zarobiłem. W sumie to straciłem 75%, bo udało mi się uratować 500 dolarków. Bitcoin wtedy to nie była inwestycja, a bardziej środek płatności. Te 500 dolarków wrzuciłem do następnego hype'a, które w ogóle też się zgubiły gdzieś kompletnie. Ale widziałem, że kryptowaluty tam cały czas są jakoś w tle. I pamiętam, że po forku bitcoina, który stworzył Bitcoin Cash'a, zacząłem akumulować, bo po forku był bardzo duży drop na tam chyba 3,5 tysiąca dolarów. Coś takiego. Pamiętam, że 3,5 tysiąca dolarów to był mój pierwszy zakup bitcoina w celu zakupienia faktycznego bitcoina, nie jako środek płatniczy. Więc no to był. To był właśnie początek, to było jakoś w wakacje koło sierpnia. Wtedy zacząłem właśnie skupywać sobie powoli kryptowaluty. Wtedy odpuściłem te wszystkie hype'y i te szemrane biznesy, chociaż i tak już to jeszcze tam się parę ich pojawiło. To i tak już wtedy wiedziałem, że trzeba się bardziej skupić na kryptowalutach. Pytanie od Patryka. Jak weryfikujesz swoje farmy, by wybrać te najlepsze? Na co zwraca szczególną uwagę? No tutaj to dzięki Patryk za to pytanie. W ogóle to jest pytanie, które można by poświęcić jeden cały odcinek. Nie, nie będę się tutaj za bardzo rozdrabniał. W ogóle zrobiłeś fajną analizę z tego, co ci tam wtedy podrzuciłem. Generalnie, no, trzeba to sprawdzić bardziej od strony technicznej, więc warto jest sprawdzić na przykład white paper takiej farmy, takiego coina, której tam farmimy bo zwykle w tych white whitepaperach możemy znaleźć ogólnie wszystko, ale również trzeba sprawdzić kontrakt od strony technicznej, czyli co tam jest zapisane w tym kontrakcie, jak na przykład są formowane liquidity pool, czyli pulę płynności. Wiadomo, że też warto sprawdzać na przykład na total value lock, czyli ile jakie, jak duże środki są zamknięte w tej farmie. Fajnie by było sprawdzić też team deweloperski, ale jak wiadomo nie, nie zawsze te informacje są akurat dostępne. Czasami również takie farmy mają roadmap, to też trzeba brać pod uwagę i jest naprawdę bardzo dużo czynników i nie da się tego zweryfikować od tak. Najlepiej jest po prostu wejść mniejszym kapitałem, testować i Patrzeć, jak to się ogólnie zachowuje. Mam nadzieję, że tak w wielkim skrócie. Rio and Mayo Witam. Jaką przewidujesz cenę za Bitcoina w czasie BESY? Pozdrawiam, pozdrawiam również. E, wiesz co, no nie wiem, nie wiem, gdzie będzie szczyt Bitcoina, bo od tego trzeba zacząć analizę. E, od szczytu. Bo patrząc na dane historyczne, Bitcoin zwykle tracił 80% od all-time high. Czyli to zależy, jak wysoko dolacimy. Wtedy możemy sobie wymierzyć, gdzie będzie koniec, gdzie będzie dołek tej bessy. Na ten moment wsparcie 40% znaczy no w tym momencie to wsparcie to jest i opór również między 35 a 42 tysiące tam są bardzo mocne poziomy także możliwe, że to już nie jest besa. przynajmniej ja takiego jestem zdania jeśli polecimy wyżej to tutaj właśnie te rejony mogą być możliwe jeśli chodzi o dołek na BES-ie. ale to tak jak mówiłem zależy jak wysoko polecimy Marcinos Borysowski jeszcze jedno pytanko na Q&A odnośnie Pancake rzucając coś na farmę tracimy nasze tokeny nie nie tracimy naszych tokenów nasze tokeny zawsze można odblokować zawsze można wyciągnąć z tej farmy znaczy no też są różne farmy ale większość farm które ja mam na kanale można to wszystko wyciągnąć jeśli dajemy płynność to wiadomo, że dajemy dwa tokeny w proporcjach 50-50 i w zamian dostajemy taki token LP. Ten token LP to jest odwzorowanie tych, tej naszej pary w momencie włożenia go w kontrakt. Więc tutaj mamy też ryzyko nietrwałej straty. Materiały pojawią się już wkrótce, ale nie, nie tracimy naszych tokenów, zawsze można wszystko wyciągnąć, chyba że pojawi się tak zwany rack pull, gdzie ktoś wyciągnie płynność z kontraktu, wtedy nie mamy po prostu możliwości sprzedania tych naszych tokenów, które farmiliśmy, które dostawaliśmy w zamian. CR podłoga DPSKI DPS z serii ciekawe pytanie, jaka dotychczas, jaka dotychczas farma przyniosła Ci w tym roku największe wzrosty? No to tutaj oczywiście to nie jest tajemnicą, że największe wzrosty przyniosły mi kaczki, czyli Dagdao. Dagdao w sumie odpaliłem sobie na Boże Narodzenie w zeszłym roku, czyli to było pod koniec roku, ale odpaliłem tą farmę bardzo wcześnie, jeśli chodzi o cały projekt i w kaczkach jest coś takiego jak peak week. To znaczy, że nagrody wzrastają na przykład razy 10, razy 12 czasem nawet. Więc możemy zarobić od 4 do 6% dziennie. Więc akurat właśnie pod koniec roku był ten peak week, który zwrócił mi całą farmę, ze względu na to, że później te tokeny bardzo mocno urosły, bo ja je kupywałem jakoś po 6 centów. Teraz cena spadła, ale wtedy było naprawdę grubo, bo te, te tokeny DAK doleciały praktycznie na 2-2,5 dolara także no, cała farma wzróciła się mniej więcej w 3 tygodnie i ten peak week jest mniej więcej co 2 albo 3 miesiące więc później kopiesz normalnie masz tam 0,25% na przykład dziennie a później co 3 miesiące jest wzrost razy 10 i masz 2% dziennie więc kaczki dały mi naprawdę super zarobić. Z tym, że na ten moment nazbierałem sobie dość sporo kaczek. A tokeny są mocno zglebowane, więc czekam na fajną okazję, żeby je sprzedać. Zresztą w tym momencie to chyba każdy token jest mocno zglebowany. Ale tak, kaczki tak dało, jak najbardziej na propsie. Piotr. Jaki jest twój ulubiony kolor? Wbrew temu, co moglibyście wszyscy myśleć, nie jest to zielony, chociaż zielony mocno się tu przebija na kanale, tak jak widać po logo zresztą i tak dalej, ale moim kolorem jest ogólnie niebieski. Nie wiem, czy to jest mój ulubiony kolor, ale jest to kolor, który wynika z daty mojego urodzenia i, e, i kompasa osobistego. Nie wiem, czy wiecie, co to jest kompas osobisty, to jest. E, Ogólnie taka metoda, która bazuje na 3000 lat badań, e, tam jest powiązane z tym Feng Shui i tak dalej. No nie wiem, ale sprawdźcie sobie kompas osobisty na pewno. Ja jestem niebieski, mój numer to chyba 4. Lecimy dalej. Kamień, czy doć będzie po jednym dolarze? Możliwe, że będzie po jednym dolarze, to, to zależy od tego, co Elon Musk z tym zrobi. Wątpię, żeby to się stało w tym cyklu, chociaż wszystko jest możliwe. Jeśli ważne jest to, żeby przeliczyć właśnie cenę tokenów co do maksymalnego supply, czyli ile jest tych tokenów na rynku. Bo jak wiemy, Doge ma bardzo dużo coinów, więc jeśli miałby Doge być po jednym dolarze to zaraz Wam powiem, nie no to są tryliony, tam w ogóle nie, to jest masakra. Wątpię, ale Doge i tak już ma bardzo dużą kapitalizację i to jest w ogóle żaleństwo No, no właśnie, zapomniałem, przecież Doge nie ma total supply, także Doge można drukować sobie, a na ten moment Doge mamy 129 bilionów, czyli miliardów chyba na Polski, nie? Szczerze w to wątpię, ale w krypto wszystko jest możliwe. Pat, czy warto kupić koparkę? Tak, koparkę kupić warto na BES-ie, po to tylko, żeby ją sprzedać na hoście. Jeśli chodzi o kupowanie na hoście, no teraz, no, jeśli chodzi o ceny koparek, to na pewno jesteśmy w hoście, więc nawet takiej koparki nie musisz odpalać, po to tylko, żeby ją sprzedać. Później na hostie i na niej zarobić. Także tak, opłaca się kupować koparki po dobrych cenach, nie na szczycie. Mariusz Chodorek, zrób filmik o wszystkich twoich farmach, może akurat czegoś nie znamy. Drogi Mariuszu, taki filmik na pewno nigdy się nie pojawi, ze względu na to, że wiele farm jest w fazie testów i te farmy nie należy pokazywać publicznie. Bo jeśli ja bym wam pokazywał wszystko, to możliwe, że wielu z was wróciłoby do mnie z pretensjami, że co to w ogóle jest za szajs. Także nie, a poza tym trzeba mieć coś dla siebie, żeby nie pokazywać go szerszej publice. Więc mam kilka sekretów, mam kilka farm na testach. Niedługo pojawi się jeden film odnośnie farm na Avalanche Network. Ale nie, nigdy nie pokażę swoich wszystkich farm. Pozdrówki. Lecimy dalej. Dariusz, najbardziej opłacalny aktualnie staking. Wiesz co, jeśli chodzi o te stakingi, no to to jest bardzo zmienna sytuacja, nie? Więc sprawdźmy to. Jak... Jak sprawdzić taki staking? Oczywiście wchodzimy na Biblię stakerów, czyli stakingrewards.com i teraz tutaj sobie wchodzimy na rewards i dajemy strzałkę w górę. Oczywiście nie uważam, żeby śledzenie takich wysokich APY było do końca opłacalne, bo jeśli jakiś projekt ma bardzo wysokie APY, to tak samo szybko też je straci. Więc warto jest szukać dobrych projektów, które mają szansę się utrzymać, bo jeśli wysoki APY służy tylko dystrybucji nowych tokenów, to wiadomo, że ci stakerzy będą te tokeny dumpować. Więc co z tego, że projekt będzie ci płacił 300% APY, jeśli straci 80% na swojej cenie? Nielogiczne w ogóle. Więc co tutaj mamy? AKT 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 205% rocznie, Tendis token TENT 130% rocznie, Hydra 125%, Dedecoin 96%, Cartezi 92%, Feyora 90%, Phantom, Phantom 88%? Może to jest APR i Pancake 84? No, Pancake, no to wiadomo, Pancake ma tam na tej farmie. Ja używam akurat tego tej automatycznej opcji, także całkiem spoko. Kawa 82? Nie, w to, to w to to nie wierzę, akurat. Ale jeśli byście chcieli sprawdzić takie coiny, no to stakingrewards.com Serie, a tu już czytałem, Dariusz. Dariusz znowu, coś mi się tutaj poknociły te slajdy, ale kupić czy sprzedać? Kupić, tak, kupić na dołku i sprzedać na górce, czyli kupujemy tanio, sprzedajemy drogo. Tak jest ogólnie, tak jest najlepiej, nie? Mariusz, jaki jest według ciebie najlepszy portfel? Według mnie nie ma najlepszych portfeli. Portfele mogą być bardziej lub mniej bezpieczne. Na pewno najlepszym portfelem jest portfel sprzętowy, czyli Ledger Nano X albo Nano S. Ja mam akurat starą SK, ale nie opłaca mi się teraz jej wymieniać na X, bo ogólnie działa tak samo, jedynie co to trzeba tam zmieniać te portfele, bo na X, na SC nie ma tak dużego miejsca, więc po prostu trzeba odinstalować tę aplikację i później je zainstalować. Czekam też na tego SafePala, z tego, co mi Tomek mówił, no to jest to fajny portfel, ale trochę trzeszczy chińskim plastikiem. Nie wiem, zobaczymy, jak mi przyjdzie. Zrobimy wtedy sobie taki unboxing i wtedy się dowiemy. Więc najlepszy portfel to zależy od tego, co chcesz właściwie na nim trzymać, i wtedy najlepiej jest dobrać sobie na przykład taki multi-wallet, który będzie trzymał większość Twoich coinów, albo do którego można dodać różne sieci i który można trzymać różne sieci blockchain. Czy różne tokeny z różnych sieci? SK, które 5 krypto na lata? 5 krypto, tylko 5? Na, na ile lat? No jak przynajmniej na 2 lata, no to 5 krypto, mam fajną piątkę. Mam piątkę, to będzie tak: Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Terra Luna i Solana. Myślę, że ta piątka nawet przez kolejne 3 lata powinna się utrzymać. To są projekty, które ja również skupuję sam long term. W kilku jestem zakochany po uszy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także no, to jest moja piątka. Marek Marecki, czy to już Bessa? Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem. Ciężko stwierdzić. Ogólnie, sentyment na rynku nie jest zbyt fajny, ale dane on chain są bardzo pozytywne, jeśli chodzi o bull run. W tym momencie rynek jest bardzo niezdecydowany, i nie wiadomo, co nam przyniesie. A jeśli nie wiemy, co robić, to najlepiej jest ręce pod dupę. Wiadomo, że trzeba kaszować swoje profity, trzeba zabezpieczać się na te właśnie gorsze czasy. Tylko jeszcze nie wiemy, czy te gorsze czasy to już są teraz już tutaj pukają nam do drzwi czy jeszcze mamy kilka nóg w górę albo jedną nogę. Ja myślę, że mamy przynajmniej dwie nogi w górę, jeśli chodzi o Bitcoina. O, Alty, no to jeszcze tutaj trochę zostało nam miejsca do wzrostów, bo te Alty nie zrobiły nawet połowy targetów, które powinny zrobić. Także myślę, że dużo tu mamy jeszcze do nadrobienia, więc ja czekam spokojnie. Możliwe, że teraz przez okres wakacyjny, gdzie zostały poluzowane te wszystkie restrykcje, będziemy iść po prostu bokiem, bo ludzie nie będą siedzieli przed monitorami, żeby tam trade'ować, inwestować czy coś, wolą jechać sobie po prostu na wakacje, bo nie byli na nich bardzo długi czas. Więc myślę, że na jesień może się to wszystko odmienić, a słabe ręce po prostu wyprzedają się poprzez właśnie ten dłuższy okres tak zwanej stagnacji trendu bocznego Bitcoina. A jak wiadomo, gdy Bitcoin idzie bokiem, to wtedy alty tańczą kumbaya. A jeszcze patrzyłem w moją kryształową kulę i mówi: chuj wie. Chuj wie. Dobra, i tutaj mam dla Was mały cytat przygotowany. Make your money work for you to znaczy żebyś gonił ten swój hajs do pracy. To napisał jakiś gościu, nie znam go w ogóle, ale to by było na tyle w tym odcinku takie freestyle'owe Q&A, nie za dużo pytań, ale co tam, lecimy z tym. Na koniec mam dla was mojego mema i oczywiście outro z naszą ulubioną muzyką. Także dzięki wielkie za 2000 subskrypcji. pozdrówki zostaw łapkę w górę. Mann stellen, der deine Mann stellen deine Mann stellen, der deine Mann